Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zagrać bardzo piękną, religijną pieśń z wielką ufnością i spokojem. Jest bardzo, bardzo prosta, masz tylko trzy chwyty i prosty tekst, także na pewno to szybko opanujesz. Zagram teraz i zaśpiewam, posłuchaj jak brzmi i zaraz przejdziemy do lekcji. Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa jak dłoń, dłoni przyjaciela. Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa jak dłoń, dłoni przyjaciela. Jak mówiłem, jest bardzo prosta, to się tak powtarza i powtarza i powtarza w kółko. Najlepiej to zagrać szarpaniem. Pokażę Ci na samym końcu również bicie, także zostań do końca, bo to się też może przydać. Chwyty są trzy. D-dur, E-mol i G-dur. No a potem jeszcze raz się gra D-dur. I to są nasze wszystkie chwyty, które potrzebujemy umieć. Także trzy bardzo proste chwyty, żadnych barowych. Jest to bardzo, bardzo proste. Jakie jest szarpanie? Spójrz na tabulaturę i szarpiemy najpierw bazową strunę. W przypadku D-dur bazową struną jest czwarta, pusta czwarta struna z dźwiękiem D, czyli szarpiemy czwarta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, wydolne razem, czyli pierwsza i druga i trzecia. Powtarzam jeszcze raz. Czwarta bazowa, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, dwie dolne, trzecia. Po prostu tak sobie popłyń tym biciem i one te palce same ci się tam ułożą. Bazowa, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, dwie dolne i trzecia. I D-dur gramy dwa razy tym szarpaniem, czyli to raz i dwa. I na E-mol robimy dokładnie to samo. Dwa razy gramy E-mol tym szarpaniem. Tylko że na E-mol bazową jest pusta szósta. Tu w zasadzie, jeżeli szarpiemy, to możemy w ogóle puścić E-mol, bo nie będziemy tych piątej i czwartej używać. Czyli szósta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, dwie dolne i trzecia. To też gramy dwa razy. Później G-dur też gramy dwa razy. Czyli bazową na G-dur jest też szósta. Szósta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, dwie dolne, trzecia. Jeszcze raz. I wracamy na D-dur, też gramy dwa razy. Czyli całość naszego z wielką ufnością i spokojem mamy dwa razy D-dur, dwa razy E-mol, dwa razy G-dur i znowu dwa razy D-dur. I powtarzamy w kółko. Zagram teraz całe, już chwyć gitarę teraz porządnie i graj ze mną. Raz, dwa, trzy i D-dur. Jeszcze raz. E-mol. G-dur. I wracamy na D-dur. I to jest cała nasza piosenka. Jeżeli chcesz to zagrać biciem, to możesz użyć do tego bicia takiego jak dół, góra, góra, dół, góra, góra, dół, dół, góra. I też każdy chwyt jest dwa razy zagrany tym biciem. Jest to bardzo proste bicie. Powoli teraz tłumacząc. Dół, góra, góra, dół, góra, góra, dół, dół, góra. I na każdym chwycie dwa razy takie coś musisz zagrać. Rozluźnij rękę, jeżeli nie potrafisz tego dokładnie, jeżeli jesteś zbyt, że tak powiem, sztywny lub sztywna. Ona ma sobie tak delikatnie chodzić po gryfie. I tak właśnie można zagrać szarpaniem, później załóżmy jakiś tam moment biciem, żeby podkreślić atmosferę, zrobić jakiś taki mocny klimat, później znowu wyciszyć, znowu przejść do bicia. Możesz to grać naprzemiennie, to wszystko rytmicznie, idealnie do Ciebie pasuje, także wszystko się będzie układać w jedną wielką i piękną całość.
I w tym wideoporadniku to już jest w zasadzie wszystko. Jeżeli się podobało, to łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i polub nas na Facebooku. Tekst z chwytami znajdziesz na stronie jakzagrać.pl, link jest na dole w opisie. Zachęcam Cię też do poprawienia darmowej tabeli chwytów gitarowych oraz kursu Chwyty gitarowe dla każdego, ponieważ tam dowiesz się, jak poprawnie chwytać barowe, poznasz wiele nowych, ciekawych chwytów, które będą przydatne na dalszej drodze gitarowej, także zachęcam Cię do pobrania. Wejdź na chwytygitarowe.com, link też jest na dole w opisie i pobierz darmowe oczywiście prezenty. Tymczasem trzymaj się, do zobaczenia i na razie.